No już, już leci kamera. Podlewam kwiatki, bo bardzo to lubię. Aha. Uwielbiam kwiatki. Rozumiem, a ja myślałem, że pani jest u swojej sąsiadki w Wałbrzychu. A niech pani coś powie o tym Arturze Głowackim. Kto to taki w ogóle jest? Bo ja super słyszałem, gość. Bo ja słyszałem, że tutaj gdzieś pracuje. Tak, jest super gość. Wspaniały. Dlaczego? Nie ma takiego gościa jak on. Ale co takiego? I głosujcie na niego, bo startuje na prezydenta. Głosujcie, no nie będzie lepszego prezydenta jak on. A z jakiego to powodu? A z takiego powodu, że to jest równy gość, zna życie i jest ten. Nie jest tak, że o, tylko walczy o stołek. Nie. Aha. Bo ci nasi w rządzie to tylko, żeby dupkę posiedzieć na krzesełku i pieniążki brać. Aha, a ja myślałem, że oni są uczciwi. To z której strony? Jakby byli uczciwi, to praca by była w Polsce. Ludzie by nie wyjeżdżali za granicę. I zakłady by nie likwidowali. A pani ma na imię Beata. Ja wol. A podobno Beata i Agata nogą zamiata. A ja mam siostrę Agatę. O, no proszę. No. To by się dobrze zgadzało. Dziękuję pani. Ała! Jaki pani ma mocny uścisk. Jednak pani jest kobieta śląska. W barach trochę szeroka. W tyłku trochę wąska. Ale ścisk ma. Ale ze Śląska. I to z Wałbrzycha, którego dobrze znam. I mam tam nawet rodzinę pochowaną niedaleko. Właśnie fajnie. Na Szczawienku. Fajnie. No fajnie. No to dobrze. Dziękuję. Pozdrawiamy Polaków, patriotów. Tak.